Słowo za słowo! Poranny gość, radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, pan Piotr Ryba, burmistrz Krynicy, dzisiaj ze mną i z nami. Witam. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Eee... Panie burmistrzu, na początek taka nowość, wiadomość, przystępujecie jednak do Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego. Tak jest, przystępujemy jako ostatnia gmina do Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego. Tak naprawdę czekaliśmy cały czas na finalną strategię i województwa małopolskiego i zatwierdzenie jej przez Brukselę. Chodziło o to, czy będąc członkiem SOF-u będziemy mogli korzystać z komponentu zdrowiskowego. Finalnie w sierpniu wyjaśniło się, że tak. Na ostatnią sesję Rady Miejskiej w Klinicy Zdrowia skierowają stosowną uchwałę. Także składamy dokumenty w siedzibie SOF-u, czyli, czyli w nowym sąszu. I będziemy oczekiwali na nasze oficjalne przyjęcie w skład SOF-u. Czyli o to chodziło, że trzeba było poczekać, czy jedno drugiemu nie. Zaprzecza, tak, jest, ale nie tak zaprzecza jest. i witamy w takim razie w Sofie. Tak. Bardzo się cieszymy. A jest Pan zadowolony z minionego sezonu letniego? Tak, mogę powiedzieć oczywiście. O ile od początek roku wiemy, jaki jak był z uwagi na COVID, był zamknięty. Natomiast no, najnowsze dane, powiedzmy dane do wczoraj, ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych z opłaty uzdrowiskowej, ponad pół miliona sprzedanych noclegów w okresie powiedzmy od połowy czerwca do końca września. Także jestem naprawdę naprawdę zadowolony. Sezon letni był udany, branża jest zadowolona, to jest dla mnie najważniejsze. Trochę odkuliście się, tak? Mówi, Mówi pan, powiem, że tak. nitki nie było gdzie wcisnąć. Powiem nitki. Szczerze. I były nie nitki, chociaż pewnie nitki też. <laughs> powiem szczerze tak, że wiadomo, że nie można mówić o nadrabianiu strat zimy, bo te straty były za duże, natomiast na bieżącą działalność, na staniecie na dwóch nogach, powiedzmy, starczyło, także, także bardzo się cieszę, że branża, mówię, dała, dała radę, że tak powiem, przez sezon letni sobie dobrze poradzić, jeżeli chodzi i o tę drobną branżę, i gastronomiczną, czy pamiątkarską, też mam sygnały, że jest ok, także, także fajnie, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że coś takiego jak lockdown do granicy Zdroju już nigdy nie wróci i będziemy mogli normalnie funkcjonować. Też mam taką nadzieję, a jeśli turystyka, to wróćmy trochę do tematu tego toru saneczkowego, trochę się nam gorąco zrobiło. Ostatnio w tym temacie walczy pan dalej o to, żeby on był, prawda? Znaczy, oczywiście. Ja... Duszniki tam Troszkę wchodzą nam w teren, ale powiem tak, sytuacja wygląda na dziś tak. My posiadamy uchwalone studium zagospodarowania przestrzennego, posiadamy przygotowaną koncepcję. Dokumenty no dopinamy, powiem szczerze, że jeszcze w tym, w, ciągu, w, tym, w tym tygodniu otrzymaliśmy i listy popierające i z Federacji Saneczkarzy Gruzińskiej, i ukraińskiej i słowackiej. To wszystko robimy, żeby ten nasz wniosek był jak najbardziej kompletny. Przystępujemy do, analiz, do analizy dotyczącej możliwości zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na górze, gdzie ma być tor. Mówię tak, jak mówię, powtarzałem wcześniej, do tej pory tor Saneczkowy miał być tam jako wyłączne przeznaczenie, teraz zrobiłem tam przeznaczenie alternatywne. Oczywiście jest to inwestycja, która ma kosztować około 120 milionów, bo która żeby powstała musi być finansowana ze, ze środków centralnych, czy to będzie COS czy Ministerstwo Sportu, to jest rzecz drugorzędna, w każdym razie ma, muszą to być pieniądze centralne. Jeżeli tylko, mówię, te pieniądze będą, my będziemy przygotowani. się ja myślę, do końca przyszłego roku plan zagospodarowania przestrzennego będzie uchwalony, a to będzie, że tak powiem, stanowiło bramę otwartą do przygotowania już pełnobranżowego projektu budowlanego. A myślę, że w ciągu tego roku dużo się wyjaśni, jaka jest ta finalna lokalizacja. My oczywiście cały czas przekonujemy Warszawę, że kleńca Zdrój z uwagi na swoje tradycje przede wszystkim, plus mówię, mamy odtworzony klub saneczkarski plus mówię, poparcie Związku Saneszkarskiego, naprawdę jesteśmy mocnym kandydatem do lokalizacji toru saneczkowego. Saneczkowo bobslejowo skeletonowego mhm. w Krynicy zdrowia. Ale tak jak Pan mówił, wcześniej rozmawialiśmy, że nawet macie wszystko wyliczone, prawda? Że to nie jest tak po prostu, zbudujmy sobie tor. Tylko Czyli odpowiednie pan... zakręty, wszystko musi być, prawda? Oczywiście, tor to nie jest hala, czy to nie jest pływalnia, gdzie mam działkę i wiem, że to, tam powstanie, no tor to jest powiedzmy ponad półtora kilometra, budowla ponad półtora kilometrowa, która musi posiadać odpowiednie spadki. Odpowiedniej ilości zakrętów, odpowiednie prędkości, także to, to wszystko mamy wstępnie przeliczone i to nam się zgadza. Także tak naprawdę, my projektowo czy, czy planistycznie, i tak jesteśmy kilka lat przed wszelką konkurencją, która jest, w, która jest w Polsce. Także, dlatego też mówię, walczymy i uważam, że gra jest dla nas warta świeczki. To jest potężna inwestycja, która otwarłaby czy Puchar Świata co roku, czy Mistrzostwa Świata co jakiś czas w saneszkarstwie, bo w jak w Skeletonie. Przypominam, to są ostatnie trzy dyscypliny olimpijskie, które. Nie posiadają obiektów do jego uprawiania na terenie Polski, a tak naprawdę na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ między Łotwą, gdzie jest tor Sigurdzie, i powiedzmy Austrią czy Niemcami, na terenie Europy Wschodniej nie ma żadnego toru sanyszkowo-skeletonowo-bobslejowego. Bardzo otrzymamy kciuki. Związek Gmin Krynicko-Poprackich, Panie Burmistrzu, opracowujecie strategię teraz, tak? Tak jest. Znaczy tak, powiedzmy, że to jest taki związek akurat w tym, tutaj w tym związku e, nie ma Starego Sącza, który już wcześniej przystąpił do SOF-u, natomiast jest to tak zwana grupa CWD. Jest to przygotowana strategia dotycząca nowej perspektywy unijnej, czyli jest tutaj oczywiście, tutaj podmiotem w, wiodącym jest akurat gmina Łabowa, natomiast oczywiście przygotowujemy strategię i dotyczącą poprawy sytuacji komunikacyjnej i poprawy termomodernizacji, także jest tam kilka filarów, na których się skupiamy. Mamy związek gmin, mamy ten SOF, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, mamy CWD, także no Staramy się działać w różnych ciałach, które finalnie powinny przyjąć, przynieść korzyść, że tak powiem, całemu południowemu regionowi sądeczyzny. Jak pan do nas, mówi Pan, że jak Pan do nas wjeżdżał, to mgła, chmury, ciemno się zrobiło, to naturalne w kotlinie sądeckiej, a teraz odbijam piłeczkę jak u Was, jeśli chodzi o czyste powietrze. Jest, dobrze, razie. powiem tak. Jeżeli chodzi mi, w, tak naprawdę w poprzedniej, z poprzedniej perspektywy unijnej, korzystaliśmy z tak naprawdę dwóch projektów: to była zmiana kotłów na paliwo gazowe, i ten projekt został wyczerpany z uwagi na bardzo duże zainteresowanie. I aktualnie kończymy projekt wymiany kotłów na paliwo stałe. Z tym było więcej problemu. Ja, mimo wszystko ludzie z możliwość wymiany gazu, bardziej woleli gaz. Natomiast to paliwo stałe, mm. też kilkadziesiąt kotłów udało się wymienić. Kilkadziesiąt, tak? Krynica Zdrój już, mówię, od dłuższego czasu jest całkowicie zgazyfikowana. Czy cała spółdzielnia mieszkaniowa, czy duże ośrodki są na gazie. Także jeżeli chodzi o samo czyste na terenie Krynicy, jeżeli nie ma jakiegoś potężnego korka, który, który może być najczęściej przy rondzie zdrojowym, gdzie ewentualnie spaliny samochodów mogłyby jako, w jakiś sposób ten wskaźnik zmieniać, to no ogólnie Krynica jest miejscowością czystą. Bardzo dużo odbiorców jednak posiada paliwo gazowe i to sprawia, że dzisiaj jadąc do państwa, no w Krynicy Zdroju miałem piękny błękit, mimo że dzisiaj było po raz pierwszy zero no, stopni. No to pięknie, to pięknie. Czyli musimy się wrócić w drugą stronę, żeby to zobaczyć. U nas koło 11, pewnie dopiero niebo się otworzy. E, aktualne remonty, panie burmistrzu, jakie u was są? czy jeżeli chodzi oczywiście o te podstawowe, czyli skończyliśmy remont górnej części bulwaru Ditla, ta inwestycja około ponad 13 milionów złotych. Jeżeli chodzi o płytę Główną deptaka, czyli prace idą zgodnie z harmonogramem. Tutaj inwestycja to jest 15-milionowa. Wykonawca bardzo dobrze układa nam granic, także pomału wychodzimy z deptaka w stronę mostu południowego, w stronę muszyny. Za niedługo ten most będzie zamknięty, ponieważ będzie musiał też być generalnie wyremontowany i cały ruch zostanie przeniesiony na most północny. Ogrody żywiołów cały czas się tworzą, także tutaj jest dobra sytuacja ciągi komunikacyjne się tworzą, obiekty małej architektury powstają, do tego też oczywiście inwestycje drogowe. Ulica Dąbrowskiego, ulica Podgórna, ulica Andersa w tym roku zrobione. Aplikujemy do rządowego funduszu dróg rozwoju dróg o zakwalifikowanie w przyszłym roku do remontu ulicy Kościuszki. Co przełoży się na kolejne 70 miejsc postojowych z ścisłym centrum miasta. A także... miejsca parkingowe też nowe będą? Powiem szczerze, no przez te trzy lata, kiedy jest mi dane pełnić funkcję burmistrza Klejency zdroju, tak naprawdę mamy ulicę Ebersa prawie 50 miejsc postojowych, ulica Zielona 20 miejsc, ulica Dąbrowskiego teraz oddana, powstało 30 kilka miejsc postojowych. Naprawdę staram się, uwaga, wiem jak bardzo brakuje, brakowało miejsc postojowych i tam gdzie tylko możemy te miejsca tworzyć, gdzie tworzymy, co oczywiście przekłada się na zwiększenie ilości tych miejsc. Przed nami też jeszcze duży remont parkingu przy urzędzie miejskim, tutaj to będzie wszystko od środków uzależnione, ale powiedzmy, że posiadamy kilka miejsc, które wykorzystujemy od A do Z, żeby jak najwięcej aut mogło spokojnie zaparkować. No jest tej miejscowością turystyczną, szczególnie w weekendy widać, że tak naprawdę im damy więcej miejsc podstawowych, tym jest i łatwiejsza komunikacja po mieście i tak naprawdę więcej turystów może spokojnie przyjechać, zaparkować, później odjechać, a oto tam po prostu chodzi. Żyjemy z turystów, covid to nam najlepiej pokazał. To zapytam jeszcze, jeśli chodzi o remonty, miejsca parkingowe, drogi, co z obwodnicą dalej, panie profesorze? Znaczy powiem tak, w studium akurat. Na jakim etapie jesteśmy? Jesteśmy na takim etapie. W lipcu zostało uchwalone studium zagospodarowania przestrzennego, akurat studium jest na tyle dokumentem ogólnym, że na studium nie pokazuje się dróg gminnych. Przystępujemy aktualnie do analizy, jeżeli chodzi o zmiany, zagosp... zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, czyli to, co o tym... to, o czym mówiłem też w sprawie toru. Oczywiście ta zmiana musi być wszechstronna i dotyczyć każdej części klinicy, ponieważ nowe studium bardzo dużo zmieniło jeżeli chodzi o politykę przestrzenną. No i oczywiście nie ukrywam, że w analizie będziemy wpisywali tą drogę, która miałaby połączyć z Łotwiny z Czarnym Potokiem. Uchwalenie planu. Przypominam, że z uwagi na to, że jesteśmy uzdrowiskiem miejscowością turystyczną i jeszcze do tego chronioną i Natura 2000 i Park Krajobrazowy, uzgadnia nam plan około 30 mhm. instytucji. Teraz... Właśnie, bo tam nadleśnictwo leśnictwo chyba też znaczy, jest, miało zastrzeżenia. Znaczy, prawda? powiem tak, i my wstępnie z Nadleśnictwem Nawojowa czy z Leśnym Zakładem Doświadczonym Uniwersytetem Rolniczym zgodziliśmy się, że dobrze było wytyczyć by tą drogę. Tamtędy, które chce, którą chcemy wytyczyć. Tutaj będzie bardziej kwestia, pewnie, terenów chronionych, i pewnie tutaj przypuszczam, przypuszczam, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie miała decydujące znaczenie, czy nam uzgodni ten przebieg, czy nie. Natomiast oczywiście nie poddaję się. Uważam, że tą procedurę trzeba wyczerpać do końca. Ja muszę użyć wszelkich dostępnych środków, żeby ewentualnie ta droga na mapach się znalazła. Oczywiście sprawa samej realizacji, finalizacji projektu budowlanego i wykonania to jest sprawa dalsza, ale jeżeli mielibyśmy tą drogę mapowo poprowadzoną w planie, to będzie punkt zaczepienia, żeby wykonywać projekty budowlane, natomiast w tak zwanym międzyczasie oczywiście też zmieniamy plan, jeżeli chodzi o połączenie ulicy Zamkowej z ulicą Zieloną i to mi się wydaje, że tak powiem bardziej bliższe realizacji, tam tak naprawdę jest wymagane powiedzmy 150 metrów drogi, żeby te dwie ulice połączyć i można byłoby alternatywnie ominąć rondo zdrojowe. A tak mhm. naprawdę oczywiście też walczymy o poprawę bezpieczeństwa czy po, po, o poprawę przejezdności na rondzie zdrojowym. Proponujemy zarządowi dróg wojewódzkich, bo jest to droga wojewódzka, postawienie sygnalizacji wzbudzanej tak naprawdę, żeby ta przejezdność przez rondo sam, samochodów przede wszystkim się pozwiększyła, bo to co cierpimy, rondo zdrojowe jest w samym sąsiedztwie deptaka. I niestety odbywa się na nim ruch pieszy ciągły, pojedynczy. Mm -hmm. powiedzmy. Jeżeli by udałoby się odbić te przejścia o 50 metrów od ronda, mm -hmm. zrobić złudzaną sygnalizację, czyli wtedy jest przejście dla pieszych, jeżeli się wciśnie guzik i ludzie by przechodziliby grupami w rzadszych odstępach, to jestem przekonany, że to wielokrotnie poprawiłoby płynność na rondzie zdrojowym. Mm -hmm. A panie burmistrzu, jeśli chodzi, jeszcze jednak zapytam o, o wodnicę, jaki jest odbiór społeczny tych pomysłów, właśnie tam, na przykład Słotwiny, Czarne Pachotwicze? Znaczy, ja powiem i... tak. Z uwagi na to, że Słotwiny też się bardzo rozwinęły, sama wieża widokowa spowodowała bardzo duże Stężenie ruchu, problem z wyjazdem ze Słotwin. Nawet to wskazuje na to, a do, do tej pory jest to ulica ślepa, czyli na Słotwiny można z jednej strony wjechać, z jednej strony wyjechać. Natomiast tutaj jakiegoś oporu społecznego się nie spodziewam. Idzie to przez tereny dziewicze, tak naprawdę. Natomiast jest kwestia, mówię, czy uda się nam to zrobić planistycznie. I tak naprawdę mówię, jeżeli pomiędzy Doliną Słotwin a Doliną Czarne, Czarnego Potoku jest niecałe 2 km, a drogą obecną asfaltową jest powiedzmy 8 czy 9 km, to to jest duże ułatwienie, a u nas każda droga która omija główną ulicę byłaby wskazana. Tym bardziej, że tak naprawdę mówię, do Krynicy 90% ruchu, który zmierza w kierunku Krynicy to jest ruch docelowy. I tak naprawdę większość ludzi i tak nie skorzysta z obwodnicy, ponieważ chce do Krynicy wjechać. Czyli my tylko dalibyśmy możliwość yy, przepuszczenia kilku strumieni samochodów, tak żeby auta mogły dojeżdżać w miejsca, w tam gdzie mają swoje, ludzie swoje miejsca zakwaterowania, różnymi drogami, co oczywiście przełożyłoby się na zmniejszenie generalnie tego dużego korka, który mamy najczęściej w weekendy od strony Nowego sąsza. Mhm. A jeśli chodzi o takie różne problemy społeczne, codzienne, jak współpracuje się w gminie z, z zarządami osiedli na przykład. Bo tutaj też rzadko się o tym mówi, a ten niższy troszkę stopień samorządu terytorialnego tej jednostki przecież cały czas prężnie działają. Jak to idzie w krinacie? Znaczy, tak, współpraca jest dobra. Powiem szczerze, my od dwóch lat robimy budżet obywatelski podzielony na osiedla do tej pory, mhm. to był jeden budżet obywatelski na całą gminę. Gminy Krynica Zdru nie jest oczywiście tak duża, jak nowy Sąż. Tutaj nie jest tak rozbudowana struktura zarządu osiedlowego, natomiast Zarząd osiedla są tym łącznikiem, które wskazują na te wszystkie drobne inwestycje, które mogą być realizowane, ażeby mieszkańcom żyło się łatwiej. Plus teraz od dwóch lat budżet obywatelski dzielony na osiedla i to osiedla same yy, na swoich zebraniach decydują, który jaki projekt będzie realizowany w danym roku, także ta współpraca jest bardzo dobra i bardzo się cieszę, że możemy zaktywizować jak największą część społeczeństwa. Mm -hmm. A co w budżecie na 2022 rok? Pewnie te inwestycje, które Pan wymienił też jakoś dalej trzeba będzie skończyć. Ale jakieś nowości? <grym> tak dużo pomysłu? prac projektowych. Ja kończę projekt budowlany dotyczący budowy amfiteatru pod dolną stacją kolei na Górę Parkową i to będzie taka wiodąca inwestycja. Myślę, że jeżeli otrzymamy stosowne dofinansowania, już teraz nie wnikam, czy to będzie Polski Ład, czy to będzie RPO, ale to jest inwestycja, którą będę chciał dokonać do połowy 2023 z uwagi na Igrzyska Europejskie, które też będą w Klinicy ukończyć. 1000 miejsc siedzących, w tym 300 miejsc krytych. Do tego ruszają kolejne projekty, czy przebudowy gimnazjum, która, gdzie chcemy przenieść bibliotekę, chcemy zrobić muzeum w końcu dotyczące Klinicy, które takiego muzeum w Klinicy nie ma. Także tych inwestycji jest sporo. Druga część ogrodów żywiołów. Myślę, że rewitalizację Deptaka w przyszłym roku już finalnie ukończymy i tak naprawdę będziemy mogli inwestować w inne rzeczy. Mamy dużo remont hali lodowej przygotowywany. Zobaczymy, co będzie z torem saneczkowym, ale tutaj bardziej, bardziej będzie kwestia póki co projektów. Duże rzeczy, kolejne, kolejna sieć dróg, kolejne remonty dróg. Także no w, tych, w, tych, w tym kierunku idziemy, żeby gmina była jak najbardziej przyjazna mieszkańcom i turystom. No, tak naprawdę wiemy, że im więcej turystów, tym jest lepiej w klinicy zdroju. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Piotr Ryba, burmistrz Słonecznej Krynicy był dzisiaj z nami. Dziękuję, dziękuję serdecznie. serdecznie, dziękuję słuchaczom. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.